Będzie koncert charytatywny na Pszczyńskim Rynku. Podobnie jak w ubiegłym roku, jego celem jest wsparcie potrzebujących. Tym razem pieniądze zebrane z biletów cegiełek zostaną przeznaczone na rzecz Domu Kulejących Aniołów w Piasku. Paweł Jędrusik. Dom Kulejących Aniołów w Piasku to placówka, która pomaga między innymi osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Wśród nich są dzieci i dorośli. Żeby jednak móc funkcjonować, potrzebne są pieniądze. No pieniądze, przede wszystkim marzymy o rozbudowie tego naszego domu, bo w tej chwili nie mamy już jednego pomieszczenia, które moglibyśmy przeznaczyć na sale zajęciowe. W związku z tym zrobiliśmy, nasz zaprzyjaźniony architekt wykonał plan. Mamy już zrobiony kosztorys i chcielibyśmy dobudować, rozbudować ten nasz Dom Kulejących Aniołów. Organizatorem koncertów jak co roku jest Tomasz Bratek, który zawodowo jest policjantem w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Tutaj zawsze z początkiem roku chęć niesienia pomocy to na pewno dobry pomysł. Oczywiście każdy z nas ma różnego rodzaju postanowienia, ale postanowienie udzielenia wsparcia, udzielenia pomocy to na pewno dobre rozpoczęcie nowego roku. Podczas koncertu charytatywnego, który odbędzie się na Pszczyńskim Rynku, wystąpi zespół Blue Cafe, który wykona najpiękniejsze polskie kolędy. 7 stycznia spotykamy się w Pszczynie. Do zobaczenia, nie możemy się doczekać. Cześć! Aby móc rozbudować Dom Kulejących Aniołów, potrzebne są 4 miliony złotych. Do tej pory udało się zgromadzić 1,5 miliona.